Cześć, jestem mamą dwóch dziewczynek i dawno, dawno temu byłam sama dziewczynką. Dziewczynką, która mieszkała w jednym pokoju ze swoją siostrą, a za ścianą miała młodszego brata. Wiem, jak to jest być w takim razie mamą dwójki dzieci i wiem też, jak to jest być siostrą czyjąś. Jestem też, jak wiecie, trenerką porozumienia bez przemocy i spośród wszystkich obszarów i wszystkich stref mojej trenerskiej działalności chyba najbardziej lubię właśnie ten obszar rodzicielski. Niezwykła jest dla mnie praca z rodzicami, wspieranie rodziców, towarzyszenie im w drodze, która jest pełna wyzwań. Pewnie dlatego, że sama jestem mamą i doskonale wiem, jak jest czuć frustrację, bezsilność, jak czasem mamy wszystkiego serdecznie dość, jak czasem po prostu nie ogarniamy naszej rzeczywistości. Ponieważ jestem trenerką i jestem mamą, to mam ręce pełne roboty do budowania, wiecie, takiej roboty w budowaniu relacji ze swoimi dziećmi, ale też z innymi rodzicami. I ten podcast jest dla wszystkich tych rodziców, którzy w domu mają więcej niż jedno dziecko. Dla mamy i taty przynajmniej dwójki dzieci. Kiedy w rodzinie jest dwoje dzieci na jednej powierzchni i dwoje rodziców. I słuchajcie, nie ma znaczenia, czy ta powierzchnia ma 50 m kwadratowych, czy 150 m kwadratowych. To jest zupełnie bez znaczenia. Kiedy grupa ludzi jest na jednej przestrzeni, w jednym czasie, to codziennie dochodzi do dziesiątek konfliktów. I dzieje się tak, dlatego że czworo, pięcioro ludzi generuje bardzo różne emocje. Czworo, pięcioro ludzi ma różne pomysły, różne marzenia, różne strategie, które mają zaspokoić potrzeby. I to się bardzo często dzieje w tym samym czasie. I słuchajcie, mimo tego, że to jest wiedza wszystkim nam znana, że kiedy jest dwoje ludzi, to jest owszem dwa razy tyle pomysłów, ale też jest dwa razy tyle trudności. Mimo tej wiedzy, którą mamy, to kiedy słyszymy o konfliktach między dziećmi, kiedy doświadczamy sytuacji, w której nasze dzieci się kłócą, sprzeczają, dokuczają sobie, to nam, rodzicom, często bywa trudno, dlatego że mamy takie marzenie, żeby nasze dzieci w przyszłości były najlepszymi swoimi przyjaciółmi i bardzo chcemy wychować dzieci w takiej relacji, która będzie dla nich wspierającą relacją. Nieraz słyszałam od rodziców, którzy mówią, kiedy umrzemy, chcemy, żeby nasze dzieci mogły na siebie liczyć. I kiedy dzieci kłócą się, to my dziś mamy taką myśl, że z tego nie będzie dobrej relacji, że one, kiedy dorosną, nie będą stały za sobą, nie będą chciały ze sobą przebywać. I myślę, że mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. To są tylko nasze myśli. To nie jest prawda, to nie jest rzeczywistość, to są nasze myśli. Kłótnie nie niszczą relacji między dziećmi. Ja nawet myślę, że czasem tą relację wspierają. Kłótnia jest częścią życia. I wiecie, nie tylko życia dzieci. Przecież my jako dorośli też się ze sobą kłócimy. Różnica jest tylko taka, że my mamy inne zasoby niż dzieci, dlatego nie pokazujemy sobie języka, nie uderzamy się, wiecie, nie trzaskamy z impetem drzwiami, a potem barykadujemy się, mówimy, za żadne skarby nigdy więcej nie wejdziesz do mojego pokoju. My tego nie robimy. Dzieci to robią, bo nie mają takich umiejętności jak my dorośli, nie mają takich zasobów. Wielokrotnie słyszę od rodziców, że kiedy wiedzą, co stoi za zachowaniem ich dziecka, wówczas dużo łatwiej jest im przyjąć to zachowanie, nawet jeśli ono jest trudne. I dlatego chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy
poszukali tego wszystkiego, co kryje się za kłótniami dzieci. Żebyśmy zajrzeli za te słowa, za te gesty, za te emocje, które pojawiają się, kiedy sytuacja jest napięta. Tak jak powiedziałam we wstępie, bo pytanie dzisiejszego podcastu brzmi: dlaczego dzieci się kłócą? Po pierwsze, dzieci kłócą się, tak jak kłócą się w ogóle ludzie, dlatego że konflikty, sprzeczki, nieporozumienia są częścią życia. Tam, gdzie relacje są prawdziwe, żywe, autentyczne, bezpieczne, tam po prostu są nieporozumienia. Każdy z nas, wiecie, ma cały wachlarz uczuć i potrzeb. Każdy z nas o czymś marzy, coś planuje, coś sobie wyobraża. I kiedy moje plany spotykają opór drugiej strony, kiedy moje plany nie są z radością przyjęte przez drugą stronę, no to, wiecie, pojawia się jakiś taki dyskomfort, coś mnie w środku gniecie i często wtedy wyrzucamy z siebie różne rzeczy. I wyobraźcie sobie, że jesteście 4-letnią dziewczynką. Dziewczynką, która właśnie wpadła na pomysł, że wyruszy na dziki zachód. Tylko jeszcze musi sobie zbudować tego konia z kartonu. Ale jak już zbuduje konia z kartonu, to wyjdzie do pokoju swojego starszego nieco brata i powie mu: hej, ruszajmy na dziki zachód. Chcę zobaczyć kaktusy, chcę zobaczyć zachodzące słońce. Jestem ciekawa, jak wyglądają Indianie, jak wygląda ich śpiew. I w tym czasie brat od pół godziny jest w niezwykłej misji układania klocków Lego, poszerzania granic tego miasta o kolejne centymetry dużego pokoju. I kiedy brat z entuzjazmem nie przyjmuje zaproszenia do wyruszenia na dziki zachód, to kłótnia staje się przecież naturalną strategią do tego, żeby przeforsować swój pomysł. A kiedy tej 4-latce nie uda się przekonać brata, brat będzie wciąż stał na swoim stanowisku, to kłótnia tym razem będzie naturalną strategią do tego, żeby pokazać, jak bardzo ta 4-latka jest wściekła, jak bardzo jest rozczarowana i sfrustrowana, bo przecież ten dziki zachód był jej marzeniem. Kiedy dzieci mają jeden pokój, a nawet wiecie, jeśli mają oddzielne pokoje, ale i tak zwykle dzieci bawią się w jednym miejscu, to wchodzenie sobie w drogę jest nieuniknione. Kiedy więc dzieci wchodzą sobie w drogę, wiecie, zaczynają jakby właśnie opowiadać o tych swoich pomysłach i to jest jakiś inny pomysł niż pomysł tej drugiej strony, to jest taka sytuacja, w której dzieci po pierwsze uczą się, że ja i ty jesteśmy odrębni, że mój pomysł to nie jest twój pomysł. A twój pomysł nie jest moim pomysłem. To jest taka sytuacja, kiedy dzieci zaczynają poszukiwać większej dla siebie przestrzeni. Zaczynają zaznaczać swoją indywidualność, odrębność, autonomię, wolność. I jak dzieci są w procesie takiego indywidualnego rozwoju, takiego, wiecie, poszerzania swojej świadomości, to wówczas sprzeczki są po prostu częstsze, nie? Jak ja wchodzę w interakcję z osobą, która ma inny pomysł niż mój, no to po prostu jakoś próbuję to przeforsować, nie? Też chcę, wiecie, mu powiedzieć, że hej, ale to jest dla mnie ważne, ja to wymyśliłam. W żywych relacjach tak po prostu jest. Kiedy jeszcze dzieci się kłócą? Statystycznie więcej kłótni jest wtedy w rodzinie, kiedy dziecko jest w jakimś trudnym momencie. I teraz ten trudny moment to nie jest to rzadko, albo to tylko czasem. Jest obiektywnie trudny moment. Trudny moment jest trudnym momentem dla dziecka,
nawet gdybyśmy my ocenili, że to jest błahostka. Trudny moment oznacza, że dziecko nie może sobie poradzić z emocjami, ponieważ albo te emocje gromadzi w sobie, albo te emocje są taką olbrzymią falą, że go zalewają. Być może on nosi w sobie, wiecie, jakieś wydarzenie, które go boli, które go smuci. Może to jest tak, że jest w jakimś okresie, w którym na przykład przechodzi ze świata dziecięcego, świata znanego, do świata nastoletniego, który nie jest mu znanym światem, a jeszcze dodatkowo w jego mózgu dochodzi do tylu nowych procesów, że trudno jest to wszystko mu objąć. Gdy dziecku jest trudniej i nie ma wieku, w którym jest trudniej, trudniej albo trudniej, łatwiej. Po prostu jest trudniej. Gdy dziecku jest trudniej, to wówczas ono może częściej i intensywniej kłócić się ze swoim rodzeństwem. A jak kłótnie z rodzeństwem to za mało, to zaczyna kłócić się z nami. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kłótnia z siostrą, kłótnia z mamą, to jest kłótnia w bezpiecznej dla niego relacji. Relacji, w której ten mały człowiek ma doświadczenie, takie doświadczenie od kłótni do zgody, od trzaskania drzwiami do wspólnej zabawy, od pokazania języka do takiego przepraszającego przytulania. Bezpieczne relacje pozwalają na kłótnię, ponieważ kłótnia nie zrywa relacji. Może ją nadciągnąć, może ją nadszarpnąć, ale ona jej nie zrywa. I dzieci myślą mniej więcej tak. Jesteś moją siostrą, jesteś moim bratem, lubię cię. I wiem, że jak się posprzeczamy, to nie jest sprzeczka na śmierć i na życie. My się posprzeczamy, a za chwilę będziemy się ze sobą bawić. Z tobą jestem bezpieczny. Kiedy ja tak myślę o kłótniach moich dzieci, to mam dużą wdzięczność do tej kłótni, bo ona jest informacją o tym, że moje córki tworzą ze sobą bezpieczną relację. Dlaczego jeszcze dzieci się kłócą? Kłótnia to jest najlepsza strategia na wyładowanie napięcia. I myślę, że macie takie doświadczenie jako dorośli, że kłótnia jest dla was sposobem na wyrzucenie trudnych rzeczy, wtedy, kiedy te rzeczy jeszcze nie są skrystalizowane w głowie, jeszcze nie umiemy ich nazwać, jeszcze nie umiemy się nimi zająć. I jeśli na kłótnie patrzymy w ten sposób, to wtedy widzimy, że w dziecku gromadziło się coś, co może ma związek z tą relacją, a może wydarzyło się poza tą relacją. Nie ma to znaczenia, ale gromadziło się tam coś takiego, co ponieważ nie może być nazwane przez dziecko, bo dziecko nie ma z tym albo kontaktu, albo po prostu nie zna jeszcze słów, które pomogłyby mu się opisać, co dzieje się w jego wnętrzu, to najłatwiej jest różne rzeczy temu dziecku wyrzucić. I to jest też taki moment, w którym my jako dorośli warto jest, żebyśmy zobaczyli, że kłótnia to jest strategia, wyłącznie strategia. I zajęli się raczej tym, co zostało wyrzucone, niż formą, przez którą to coś zostało wyrzucone. Zawsze mam taką prośbę do rodziców, żeby nie myśleli, że w tym momencie, gdy ich dzieci się kłócą, to jest oznaka, że dzieci mają złą relację. Bo to nie jest prawda. W relacjach napięcia są normą i nie ma relacji bez napięć. Napięcie w relacji wynika z faktu, że wiecie, gdy ja chcę grać z rodzicami w planszówki, a ty chcesz czytać książkę, nie, to przecież ja mam taki pomysł, że oczywiste jest, że dużo fajniejszą zabawą jest sytuacja, w której gramy w czwórkę, niż kiedy gramy w trójkę w nasze ulubione pociągi.
kiedy nie wiem, ja się chcę bawić z Tobą, a Ty akurat chcesz grać na komputerze. Kiedy ja chcę zupę ogórkową, a Ty chcesz zupę pomidorową. Kiedy ja chcę pójść na dwór, a Ty chcesz zostać w domu. Kiedy ja chcę jechać na spacer na rowerze, a Ty chcesz jechać na hulajnodze. No to między nami tworzy się napięcie. No i tak po prostu jest. Mogę Wam jeszcze dać taką wisienkę na tym torcie. Torcie, który buduje kłótnie. Tą wisienką będzie zmęczenie, głód, pragnienie, będzie za dużo bodźców, za mało przytulania, za dużo przytulania, za mało słów, za dużo słów i nagle bum! Nie? I mamy po prostu kłótnię, sprzeczkę. Kiedy myślałam sobie o powodach, dla których dzieci się kłócą, to znalazłam jeszcze jeden powód, dla którego między rodzeństwem czasem bywa trudno. Tym powodem jesteśmy my, rodzice. I tylko dlatego, że jesteśmy rodzicem dwójki, trójki dzieci, to jest wystarczający powód, żeby czasem dzieci się o nas pokłóciły. I mam nadzieję, że wiecie, o czym myślę. Kto z Was słyszał od czasu do czasu takie pytanie? A kogo bardziej kochasz? A z kim się położysz? A obok kogo dzisiaj będziesz siedziała na śniadaniu? A z kim będziesz piekła ciasto? A kto będzie siedział obok Ciebie na kanapie, kiedy będziesz nam czytała książkę? Jeśli te pytania pojawiają się w Waszych domach, to pewnie pojawiają się w nich też małe awantury wokół tych pytań. Małe awantury wokół tego, że znowu usiadłaś obok niego, że zawsze ją usypiasz pierwszą. No wiecie, nie ma znaczenia, że ona ma 3 lata i usypia o 19, a to drugie dziecko ma 11 lat i chodzi spać dopiero o 21 czy 22. To zupełnie nie ma znaczenia. Frustrację, którą jedno z naszych dzieci ma w związku z tym, co my robimy albo czego my nie robimy, przekłada się na relacje tego dziecka ze swoim rodzeństwem. Kłóci się więc ze swoją młodszą siostrą, bo znowu ma poczucie, że ona jest bardziej kochana. Ze starszą, bo ma taki pomysł, że ta starsza więcej czasu spędza z nami niż ona. O kłótniach, których powodem jest tak zwana rywalizacja o rodzica. Idę krok dalej. Rywalizacja o miłość rodzica. Dużo pisze Jesper Juhl w swojej książce Być razem. Polecam Wam tą książkę i szczególnie właśnie te fragmenty o kłótniach, jeśli te pytania, które wcześniej się pojawiły, czujecie, że one są w Waszym domu jakoś tak obecne, żywe, że one Was dotykają. Dlaczego jeszcze rodzeństwo się kłóci? I to chyba będzie już ostatni mój pomysł. Dzieci się kłócą, ponieważ są autonomicznymi podmiotami i uczą się dbać o swoje granice. Ale też się kłócą, ponieważ konfrontują się z granicami brata czy siostry, z tym, co on lubi, a czego on nie lubi. I zobaczcie, z jednej strony pokazują swoje granice, mówiąc nie. Siostrze, której trudno jest to przyjąć. Z drugiej strony dowiadują się, kiedy przekraczają granice, kiedy ich siostra mówi im nie, a im jest to trudno przyjąć. I naprawdę, ten proces może być frustrujący, może być irytujący dla takiego małego człowieka i dlatego sprzeczka jest sposobem na wywalenie tej frustracji i tej irytacji. Czas na podsumowanie. Jeśli chcemy, aby w naszym domu było mniej kłótni, no wiecie, kiedyś tam, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, kiedykolwiek by to było. Jeśli chcemy, żeby te kłótnie nie zaprzątały naszej głowy, żeby one trochę jakby nie były naszą sprawą, to na pewno warto jest opracować strategię na ten moment, w którym ja ze ściany słyszę słowa,
które oceniam, że są kłótnią. Warto wiedzieć, co robić, żeby nie krzyczeć, a nie daj Boże, wiecie, rzucać jakąś obelgą w stronę naszych dzieci, mówiąc, że my się na to nie zgadzamy. Absolutnie. W naszym domu się nie kłócimy. Warto wiedzieć, nie, co robić, kiedy my słyszymy obelgę rzuconą przez starszego syna w kierunku tego młodszego. Bardzo często wtedy uruchamiają nam się, wiecie, takie atawistyczne odruchy. Bardzo często wtedy ciało migdałowate bije na alarm, nie? I tak najchętniej byśmy wpadli do tego pokoju i zarządzili spokój, święty spokój. Natomiast w ten sposób nie nauczymy naszych dzieci takiego sposobu kłócenia się, który jest bezpieczny dla nich, dla tego drugiego, dla słuchaczy. Co warto zrobić? No to chodźcie do konkretów, chodźmy tam wszyscy. Jakie punkty, gdyby to miała powstać instrukcja ratunkowa dla rodzica kłócącego się rodzeństwa, to co by się tam znalazło? Ja wypisałam sobie 4 takie punkty. Po pierwsze, przeczytam Wam. Reaguj tylko wtedy, gdy jasne jest dla Ciebie, że dzieci same nie poradzą sobie z konfliktem. Uff. Tylko wtedy, kiedy mam jasność. No dobra, ale czasem nie mam takiej jasności i wkraczam do pokoju, bo moim zdaniem sytuacja tego wymaga. No to mam 4 punkty. Co warto zrobić? Nie podnoś głosu. Nie pytaj, kto zaczął, ani nie mów, że nie obchodzi Cię, kto zaczął. Nie porównuj do siebie dzieci. Nie każ dzieci za to, że się pokłóciły. Te punkty macie ode mnie. A jakie Wy punkty chcielibyście dopisać do swojej instrukcji ratunkowej? Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Zapraszam Was do tego, byście kłótnie traktowali jak strategię, za którą kryje się opowieść o Waszym kochanym dziecku. Trzymajcie się, do usłyszenia.